Dawno, dawno temu w pewnym niewielkim miasteczku był serwis komputerowy, który nazywał się Top Service. W Top Serwisie można było zostawić do naprawy lub dostarczyć kurierem swojego chorego laptopa. Pewnego dnia, w serwisie komputerowym, Rafi, serwisant z miłością do swojego zawodu, przyglądał się swojemu ulubionemu miernikowi, którego nazwał Topek. Topek był dla niego więcej niż tylko narzędziem. Był towarzyszem, który pomagał mu rozwiązywać najtrudniejsze problemy techniczne. Nagle do serwisu przyjechał kurier z paczką. W środku była tajemnicza skrzynia, a w niej laptop od klienta. Rafi z pomocą Topka rozpakował laptopa i przystąpił do diagnozy. Laptop wydawał się zawieszać i po pewnym czasie sam się wyłączał. Rafi i Topek przystąpili do pracy. Po rozebraniu laptopa i przeprowadzeniu szeregu pomiarów, okazało się, że problem leży w układzie chłodzenia. Wentylator był zatarty od brudu, a procesor i karta graficzna potrzebowały nowej pasty termoprzewodzącej. Rafi natychmiast zadzwonił do właściciela laptopa, pytając, czy chce naprawić laptopa. Właściciel potwierdził, więc Rafi i Topek przystąpili do roboty. Wymienili wentylator, nałożyli nową pastę i złożyli laptopa z powrotem. Po skończonej pracy, Rafi i Topek przekazali naprawionego laptopa kurierowi, który zabrał go z powrotem do właściciela. Wszyscy byli zadowoleni, a Rafi i Topek mogli cieszyć się kolejnym udanym dniem w serwisie. Morał tej historii jest taki, że regularne czyszczenie laptopa, co najmniej raz na 2 lata, może znacznie przedłużyć jego żywotność. Rafi i Topek są tego doskonałym przykładem. Pamiętajmy o tym, dbając o nasze komputery. Jeśli bajka Ci się podobała i chcesz zobaczyć więcej przygód Rafika i Topka, zasubskrybuj nasz kanał i zostaw łapkę w górę. Do zobaczenia już wkrótce. Pozdrawiamy!